Święty Jakub dzisiaj mówi o dojrzewaniu grzechu. I oczywiście też informuje, jaka jest droga do popełnienia grzechu. Otóż w każdym człowieku są pragnienia. Człowiek pragnie bardzo wielu rzeczy i oczywiście te zatrute pragnienia, te pragnienia, gdzie wkrada się element zła, nazywamy pożądliwościami, pożądliwości, zatrute, chore pragnienia. I w momencie, kiedy takie pragnienia są uruchamiane ze względu na pewien kontekst życiowy, na pewne skojarzenia, które już w mózgu gdzieś powstały, wtedy pojawia się pokusa. Pokusa zrealizowania tych chorych pragnień. I wtedy, kiedy pokusa zaczyna rodzić grzech, to jest to taki moment, kiedy można całą tragedię zatrzymać. Ale bardzo często człowiek w sposób wolny wybiera grzech, czyli wybiera zło, słucha demona, który za tym wszystkim stoi, i wtedy pojawia się obszar śmierci. Bo do tego prowadzi grzech, śmierci duchowej. I święty Jakub przestrzega ciebie także i mnie przed takim hołdowaniem chorym pragnieniom. One prędzej czy później zrodzą śmierć.